Na co pan chce przeznaczyć 14. emeryturę? Zainwestuję sprzęt tego typu. I będzie pan nagrywał? Tak, już robię, ale mam słaby sprzęt. Na pogrzeb swój. Ja nie dostanę 14. emerytury, bo mam tak dużą, że nie dostanę 14. w ogóle. Ja nie dostanę 14. emerytury. Dlaczego? Mnie nie przysługuje. PiS zapomina o ludziach, którzy deczką mają większą emeryturę. Ja nie dostanę 14. emerytury. Dlaczego? Pana, bo mam za dużą emeryturę. Dostanę jej tylko 500 zł. Ponieważ za dużą ma pani teraz. Niby za dużą. No niby tak, mam taką, jaką mam, jaką sobie wypracowałam przed 38 lat. Myśli pan, że to powinno być zmienione, żeby też pan dostał? Na razie mnie starcza to, co mam. Na co planują państwo wydać 14. emeryturę? Na leki, proszę pana, na pewno. A pan? Wierzę, na leki. Na leki i na lepsze, no powiedzmy jakąś lepszą wędlinę, lepsze jakieś mięsko. Co państwo myślą o tym, że niektórzy emeryci nie mogą liczyć na 14. emeryturę, ponieważ mają ją niby za dużą? No w takiej sytuacji na przykład jestem ja i uważam, że to jest bardzo sprawiedliwe. Że oni nie dostaną, a pani tak? Nie, że ja nie dostanę. A, w ten sposób. Ja nie dostanę, bo mam, bo przekraczam. Natomiast tak jak mój wujek... Na pewno mu się przydadzą pieniądze. Nie zastanawiałam się, nigdzie nie planuję żadnego wyjazdu. Na zakupy, tak jak zawsze, no bo co? Na lodówki, na coś. Na sprzęt. Na sprzęt. No. Gołębi karmię, wydaje na nich miesięcznie 200 zł, proszę pana. A pani ma jakąś hodowlę, czy te na ulicy? Nie, no, te, co biegają po tym, po parku. Nie mam jeszcze 14. emerytury. Dostanie pani? No to coś wtedy zastanowię, na co wydam. Mało będzie, także... Także nie trudno mi powiedzieć. A jeszcze nie wiem. Nie myślał pan? A przydadzą się te pieniądze? Na pewno. Proszę ile pana. By nie było, ale każdy grosz dla emerytów się, proszę pana, liczy. Przyoszczędzić. A jakieś konkretne wydatki się szykują? Nie, ledwo żyję i tak, więc na życie wydam. Wie pan co? Powiem szczerze, że wolałabym dostać jakieś normalne pieniądze do każdej emerytury. I mieć godziwą emeryturę, a nie takie, wie pan... Ambaras po prostu, raz na jakiś czas. Nie, raz na jakiś czas. Pieniądze się wyda i właściwie wracamy do stanu poprzedniego, więc to...